Od stycznia przyszłego roku wchodzą w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na kolejną już grupę przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych z ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Dane te muszą być generowane i przesyłane w jednolitej wersji elektronicznej pliku JPK. VAT. Od 2018 roku do grona objętych nowymi przepisami przedsiębiorców wejdą mikroprzedsiębiorcy, czyli podmioty gospodarcze prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Wraz z nowymi przepisami przestaje obowiązywać papierowa forma zeznania podatkowego, a przedsiębiorcy muszą liczyć się z nowymi obowiązkami. Na terenie naszego urzędu 4000 podatników objęty jest tym obowiązkiem od 1 stycznia. W granicach gdzieś 180 podatników, VAT-owców, rolników, którzy po prostu sami prowadzą dokumentację. Czym różni się JPK VAT od VAT-u? JPK VAT to jest jakby jednolity plik kontrolny, który jakby pokazuje zbiór danych, informacji z naszych ewidencji VAT-owskich, które podatnik sporządza. W tej chwili robił to różnie, tak, bo niektórzy też elektronicznie sami prowadzą, tak, mają te systemy księgowe u siebie. Są podatnicy, którzy do tej pory, tak, sporządzają to w formie papierowej. W związku z tym będą to wszystko dane o naszych jakby transakcjach podatnika, tak, zapisanych po prostu elektronicznie, ponieważ nie będzie po prostu mógł już on jakby przechowywać, tak, te dokumenty w formie papierowej, no chyba, że sobie będzie prowadził elektronicznie drukowo, no to jakby nie ma tutaj takiej potrzeby. Do tej pory podatnik archiwizował dokumenty u siebie. Jak urząd poprosił, tam po prostu przynosił czy przesyłał. Teraz będzie musiał jakby wysyłać bez wezwania. To nie jest tak, że on jakby może sobie u siebie trzymać te dokumenty elektroniczne, tylko on będzie musiał co miesiąc do 25 każdego miesiąca po miesiącu wysyłać elektronicznie. Zmianie ulegnie na przykład sposób numerowania korekt do JPK VAT-u. Kolejna kwestia to obieg informacji drogą elektroniczną. W pliku JPK pojawia się możliwość podania przez podatnika adresu e-mail, za pośrednictwem którego będziemy otrzymywali od Urzędu Skarbowego informacje zwrotne czy też wezwania. Zgodnie z nowymi zasadami podatnicy nie będą też musieli podawać części informacji, które i tak już są w posiadaniu Ministerstwa Finansów. Dotyczy to m.in. numeru REGON-u, kodu waluty i kodu Urzędu Skarbowego. Dzięki nowym przepisom podatnicy będą rzadziej wzywani do wyjaśniania drobnych błędów. Jeśli chodzi o te struktury, to można od razu jakby zweryfikować, ponieważ jeśli dokonujemy sprzedaży, ktoś kupuje, tak? W związku z tym można od razu powiązać transakcje. To też jakby eliminuje nieuczciwą konkurencję, jakieś sytuacje może karuzelowe, tak? Jeśli chodzi o wyłudzenia w zakresie VAT-u. Także to jakby po prostu to będzie wszystko jakby po prostu powiązane, tak? Będzie można powiązać zakupy ze sprzedażą i od razu wychwycić błędy. Według zastępcy naczelnika Jadwigi Dziedczyk podatnicy składający JPK-i są dla kontrahentów bardziej wiarygodni. Przekazuję swoją dokumentację, proszę bardzo, możecie ze mną współpracować. Podatnicy mogą też liczyć na skrócenie czasu oczekiwania na zwrot VAT-u. Urząd Skarbowy w Suwałkach organizuje szkolenia mające przybliżyć to nowe dla wielu przedsiębiorców zagadnienie. Najbliższe zaplanowano na wtorek, 28 listopada na godzinę 10. Dodatkowe szkolenia we wtorki 5 i 12 grudnia Skarbówka dedykuje specjalnie dla rolników. Na stronie internetowej znajdziemy też kontakt do urzędników, z którymi przedsiębiorcy mogą umówić się na indywidualną rozmowę w zakresie JPK-ów.